Moi drodzy, w dzisiejszym podcaście Faceci w kitlach porozmawiamy sobie o tym, jak zamiast chodzić dwa razy albo trzy razy w tygodniu na siłownię i na ławeczce wyciskać 100 kilo, żeby jakoś wyglądać na plaży, znajdziemy jak w pięciu krokach po prostu stać się silniejszym? A tak na poważnie, porozmawiamy z doktorantem Instytutu Chemii Bioorganicznej, pan, o tym, w jaki sposób możemy edytować geny. A więc słuchajcie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj gość nietypowy, a mianowicie pierwszy doktorant nasz. I to nie byle jaki. Nie byle jaki, albowiem dzisiaj laureatka stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego. Reprezentuje zakład inżynierii genomowej i to będzie głównym naszym tematem. Inżynieria genomowa, a także może pochwalić się realizacją projektu Etiuda, czyli jest osobą, która ma doświadczenie w zdobywaniu grantów i niedługo opuści nasz kraj, żeby odwiedzić Szwajcarię i tam dalej toczyć bój naukowy, ten nierówny bój naukowy. Witam Ciebie, Magda. Cześć wszystkim. Na początek może takie delikatne tło historyczne. Odkryliśmy, czym są geny takie mniej więcej około 100 lat temu, w sensie, że jest coś takiego, może być jak gen, że to może służyć jako taki nasz nośnik informacji. No i gdzieś tam po II wojnie światowej zaczęliśmy coraz bardziej wiedzieć, że możemy wprowadzać takie modyfikacje, że możemy to robić bardziej celowo niż działo się to losowo, tak? Przez ludzi jakby modyfikują i zarówno rośliny, jak i zwierzęta od praktycznie początku, od tego momentu przejścia na rolnictwo, o czym już rozmawialiśmy z profesorem w zeszłym tygodniu. Ale zaczęliśmy już właśnie wiedzieć, że nie tylko taki losowy dobór, ale powoli możemy dokładnie celować w konkretne miejsca i wprowadzać te modyfikacje. I takim wielkim przełomem w naszym świecie genetyki było pojawienie się technologii CRISPR. Około 10 lat temu okazało się, że technologia jest po prostu tak niesamowita, że mogą ją robić nawet ludzie w garażu za śmieszne pieniądze. Więc może na początek byś mi powiedziała, czym w ogóle jest CRISPR i dlaczego on jest tak innowacyjny i dlaczego jest tak tani, że mogę go robić w garażu? A tak, czyli trzeba zacząć od tego, że CRISPR nie jest pierwszym narzędziem genetycznym, pierwszym systemem do edycji genomu, ponieważ systemy do edycji genomu są już znane od lat 90. I chyba z tego, co pamiętam, pierwszym takim systemem to były meganukleazy, które w 1994 roku odkryła jedna pani profesor, która nazywała się Maria Yassin. I ona po prostu używała tych enzym, tych meganukleaz do właśnie powodowania podwójnych pęknięć DNA. I potem badała mechanizmy naprawy. To był taki pierwszy w sumie etap, gdzie wyróżniła dwa mechanizmy naprawy DNA. I potem kolejne lata to były inne właśnie systemy, tak jak na przykład nukleazy z motywem palca cynkowego, taleny i dopiero 2012 rok i ta słynna publikacja Jennifer Doudna i Emmanuel Charpentier, która właśnie przedstawiała działanie systemu CRISPR-Cas9. Czyli sam system CRISPR-Cas9 jest jakby systemem odpornościowym bakterii. To zostało jakby odkryte w chyba 2005 roku, ponieważ sam system i jego elementy już były jakby rozpoznawane, odkrywane w bakteriach już w latach w 80. ubiegłego wieku, no i też w latach 90. i taka poznanie pełnych jakby komponentów tego systemu, to był właśnie już rok 2005 w górę. No i ta głośna praca właśnie profesor Jennifer Doudna jakby pokazywała działanie tego systemu, czyli wszystkie jego komponenty, w jaki sposób po prostu działają i mogą powodować podwójne pęknięcia nici DNA. I cały taki właśnie system składa się z dwóch komponentów, czyli mamy białko nukleazę Cas9 oraz syntetyczny RNA. Nukleaza Cas9 najczęściej, bo jeżeli tutaj mówimy o edycji genomu, pochodzi tutaj z bakterii Streptococcus pyogenes, a jeżeli chodzi o takie te syntetyczne RNA, to po prostu one składa się z dwóch części. Jedna z nich to jest tak zwane cRRNA, które jest komplementarne do naszego celu w naszym genomie. Druga część, czyli tak zwany tracer, to jest coś, co rozpoznaje białko Cas9. Czyli jeżeli białko Cas9
rozpozna tą część tracer, tworzy taki kompleks razem z tym gRNA. I następnie te gRNA nakierowuje w komórce tą całą jakby maszynerię na odpowiednie miejsce w genomie. I następnie białko Cas9 dokonuje pożądanego cięcia. I tutaj mówi się około, bo to też są nowe dane, które mówią, że te miejsce cięcia nie jest takie bardziej elastyczne. To są około 3 nukleotydy powyżej sekwencji PAM. A sekwencja PAM to jest taki motyw NGG w naszym genomie, których mamy wiele, jeżeli mówimy tutaj o właśnie białku Cas9 akurat z tych bakterii. I wtedy końcowym efektem działania tego systemu są podwójne pęknięcia nici DNA. No i jak wiadomo, w naszym genomie podwójne pęknięcia nici DNA są naprawiane i tutaj już tak ogólnie rzecz biorąc wyróżniamy dwa mechanizmy naprawy DNA, czyli mechanizm naprawy łączenia niehomologicznych końców, tak zwany NHEI, oraz naprawę homologiczną. Czyli NHEI mówi się, że jest naprawą nieprecyzyjną, to znaczy, że w miejscu podwójnych pęknięć nici DNA, które spowodował system CRISPR-Cas9, może wprowadzić mutacje typu insercja, delecja, które mogą zmienić nam ramkę odczytu, przez to nie powstanie funkcjonalne białko. Drugim takim głównym graczem jest na przykład naprawa homologiczna i w normalnych, takich nielaboratoryjnych warunkach naprawa homologiczna potrzebuje jakiegoś wzoru. I najczęściej, jeżeli na przykład na jednym allelu zachodzi nam, mamy jakieś podwójne pęknięcie nici DNA, to drugi allel jest matrycą donorową. W warunkach laboratoryjnych jesteśmy po prostu w stanie użyć tak zwanych matryc donorowych, które posiadają taką mutację, którą chcemy jakby wstawić w to miejsce. Więc można powiedzieć, że to takie dwa główne mechanizmy. Oczywiście jest ich więcej, ale to są takie dwa główne, które możemy po prostu znaleźć w literaturze. Dobra, ten mechanizm, ten drugi, o którym mówisz, brzmi de facto tak, że wiele chorób naszych ma podłoże genetyczne, które wynika z tego, że gdzieś są jakieś błędne modyfikacje, coś się pojawiło nie tak. Czy de facto oznacza to, że właśnie za pomocą tego narzędzia możemy podmienić na ten dobry, że tak powiem, materiał genetyczny i dzięki temu w pewnym sensie lub po prostu wyleczyć się z tej choroby? Tak, jesteśmy w stanie, tylko problem polega na tym i tutaj musimy wrócić do częstości występowania tej naprawy w komórkach ludzkich. Mamy różne komórki, na przykład w samych warunkach laboratoryjnych pewnie osoby, które zajmują się biologią molekularną, często korzystają z takich komórek jak komórki HEK, czyli te Human Embryonic Kidney Cells i jakby naprawa homologiczna na przykład w tych komórkach jest znacznie częstsza niż na przykład w komórkach pluripotencjalnych, czyli frekwencja tej naprawy homologicznej ogólnie w komórkach jest w porównaniu do tej naprawy łączenia niehomologicznych końców bardzo mała. To jest rzędu od kilku procent do kilkunastu, czasami kilkudziesięciu. Więc na przykład ja w swoich tam właśnie eksperymentach obserwuję, że taka naprawa homologiczna w moim jakby targecie, czyli moim targetem są powtórzenia CAG, to na przykład około 20%. Zaś ten sam cel, ten sam target, ale w innych komórkach to około 2%. Więc można powiedzieć, że to jest, no wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy coś wprowadzić w dane miejsce, jeżeli frekwencja naprawy wynosi 2%. Znalezienie takich komórek albo zmodyfikowanie puli, no to zjawisko bardzo rzadkie. Ale fakt faktem, jakby od tego też zaczęło się myślenie oczywiście o właśnie modyfikacjach, jakichś mutacji na podstawie właśnie tej naprawy homologicznej, bo to jednak niosło ze sobą, no to jest bardzo fajne narzędzie, tylko właśnie cały czas myślę, że naukowcy walczą z efektywnością, więc to jest największy problem. Czyli jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę, zmienić tak naprawdę człowieka, czy organizm, jesteśmy w stanie wprowadzić dowolną zmianę, tylko problem jest, wynika z tego, że nie mamy tej skuteczności, o której wspomniałaś. Zastanawiam się tak naprawdę, czy dzisiejsi naukowcy są w stanie, mając takie narzędzie, zrobić tak na dobrą sprawę wszystko z naszymi genami. Dosłownie jesteśmy w stanie zmienić każdy gen w naszym ciele, czy są jakieś ograniczenia? Tak. Kiedyś ktoś mnie właśnie zapytał o jedną rzecz. Czy znam, jaką największą zmianę może spowodować CRISPR w naszym genomie? No i ciężko było mi odpowiedzieć na to pytanie, ale po jakimś tam czasie największą zmianą, z którą ja się spotkałam, to jest delecja całego chromosomu. Więc możecie sobie wyobrazić, jaka to jest wielka zmiana. Właśnie takie badania prowadzono na zarodkach mysich i tam właśnie po zastosowaniu jakby tych komponentów zaobserwowano delecję całego
chromosomu, więc możemy sobie wyobrazić, że zmiany, które może spowodować CRISPR, są ogromne. Jednak czy możemy zmodyfikować? Myślę, że możemy zrobić wiele, ale mamy bardzo wiele problemów. Jednym z nich jest na przykład sekwencja ta PAM, o której Wam mówiłam, od której zależy cięcie powodowane przez system CRISPR-Cas9 i ona nie zawsze jest jakby dostępna w każdym po prostu miejscu naszego genomu. To jest ten PAM NGG, gdzie w miejscu N możecie wstawić dowolną zasadę, albo niekanoniczny PAM NAG. Jednak to jest PAM tylko dla bakterii, właśnie, czyli dla białka Cas9 pochodzącego z bakterii Streptococcus pyogenes. Mamy też po prostu jakieś inne PAMy, które dla innych oczywiście białek Cas9 pochodzących od innych bakterii, które nam troszeczkę w tym pomagają, ale to jest jedna sprawa. Oprócz tego też chodzi nam o jakby wielkość tej zmiany, którą chcemy wprowadzić, bo głównie pewnie naukowcom i osobom, które zajmują się edycją, zależy na jakby wstawianiu odpowiednich modyfikacji w naszym genomie. I tutaj na przykład takimi chyba największymi, z którymi ja się jakoś tam spotkałam, to było wstawianie całych kaset selekcyjnych, jakichś genów selekcyjnych, genów reporterowych w określone miejsca w genomie. No i to są dosyć duże kawałki, nie wiem, czy jak teraz powiem, że to jest 10 tysięcy KB, czy ktoś to zrozumie, albo i więcej. Pozdro dla kumaty. Tak, ale to są dosyć duże zmiany, więc tak jesteśmy w stanie, myślę, że zrobić dużo, ale problem stanowi efektywność, no nie właśnie tego systemu. Czy pozwolisz, że jeszcze jedno pytanie, czyli tak na dobrą sprawę, mamy też, powiedziałeś, że jesteśmy w stanie nawet dokonać delecji całego chromosomu, tak. Czyli znając pochodzenie niektórych chorób, chociażby choroby zespołu Downa, której objawy znamy, a podłoże jest następujące, że mamy 3 chromosomy, a standardowo powinniśmy mieć 2, czyli taka technologia może w przyszłości nas niejako przybliżyć do tego, żeby już w życiu płodowym weryfikować ten stan rzeczy i być w stanie usunąć niejako ten chromosom. Nawet były prowadzone takie badania, gdzie udało się to zrobić, tylko problem polega na tym, że w tej akurat strategii musieliśmy stosować kilka tych cząsteczek gRNA w tym samym czasie, które po prostu celowały w ten sam chromosom. No i problem po prostu polegał na tym, że naukowcy zaobserwowali bardzo wiele efektów niespecyficznego cięcia, czyli oprócz tego, co uzyskali, chociaż to nie było bardzo efektywne, oprócz tego pojawiły się dodatkowe mutacje na innych chromosomach i w innych genach, co było oczywiście związane ze stosowaniem kilku cząsteczek SG, tych cząsteczek RNA, które nakierowywały system CRISPR-Cas właśnie 9 odpowiednie miejsce w genomie, a one także tolerują tak zwane jakby niedopasowania pomiędzy właśnie tym cząsteczką RNA a innymi po prostu jakimiś niespecyficznymi sekwencjami w naszym genomie. Dlatego oczywiście wiązało się to z wieloma mutacjami, ale faktycznie było to akurat przeprowadzone i zrobione. Tylko nie było to też oczywiście efektywne. Niestety efektywność jest naszym problemem, tak jak w pracy czasami nam się zdarza. Czyli jest to możliwe, problemem mogą być te mutacje, jednak też pamiętajmy też trochę pytanie do Ciebie, czy te mutacje, które były wywołane usunięciem całego chromosomu, to były mutacje, które były negatywne dla organizmu tej myszy, czy jednak były to mutacje, które zachodzą w takich właśnie regionach, które bezpośrednio nie wpływają na jakiś negatywny sposób na nasze życie? Było ich dosyć dużo, więc teraz już nie jestem w stanie Wam powiedzieć, w jakich konkretnych regionach naszego genomu to się właśnie stało, ale było ich dosyć dużo, dlatego naukowcy już wtedy jakby przedstawili tylko efekt, ale nie brnęli w to dalej. Więc to jest też jedna sprawa, bo jeżeli mówimy tutaj o edycji genomu, to pierwsze, co nam się pojawia, jeżeli chodzi o skutki uboczne, to są tak zwane efekty niespecyficznych cięć, czyli tego off-targetu, który my tak to nazywamy. No i faktycznie to jest coś, co też trochę nas oddala od jakichś potencjalnych terapii. Jednak kolejną rzeczą, która jest bardzo ciekawa w tej kwestii, która została w sumie tak, myślę, że poruszona w 2017 roku, to już była już znana wcześniej, ale to było bardzo, bardzo o tym głośno, to są rearanżacje chromosomowe, które może spowodować system CRISPR-Cas9 w naszym genomie. I wiąże się oczywiście to z rodzajem właśnie nukleazy, którą stosujemy, oprócz tego ilością cięć, które wykonujemy na jednym chromosomie. A oprócz tego, co najważniejsze, zależy to od kontekstu sekwencji, ponieważ
stosowanie na przykład dwóch sgRNA na tym samym chromosomie, dla którego miejsce, przewidziane miejsce cięcia znajduje się na ramieniu długim, a drugiego na ramieniu krótkim, może spowodować delecję tego chromosomu. Oprócz tego też zauważono, jeżeli chodzi o kontekst sekwencji, że w naszym genomie znajduje się bardzo wiele sekwencji powtarzających się. I to chyba też był rok 2017, kiedy właśnie naukowcy odkryli, że największe delecje w naszym organizmie właśnie pojawiają się między sekwencjami powtarzającymi się, no nie? I dlatego to są takie wielkie delecje, które czasem mogą nawet prowadzić do tak zwanego skrócenia tych właśnie chromosomów. Więc no i te aranżacje, jak się tak przegląda literaturę, to jest rzędu kilku procent, chociaż to też zależy, jak już powiedziałam, od sekwencji celowanej. Jednak problem polega na tym, w jakich komórkach to wykonujemy. Jeżeli są to komórki szybko dzielące się, to takie aranżacje mogą się nagromadzić i później na przykład mogą prowadzić do powstania po prostu jakichś guzów nowotworowych, tak? Więc no właśnie problem w tym wszystkim to jest też odpowiednie zaprojektowanie i może przesekwencjonowanie, a także skupienie się na troszkę dłuższym kawałku sekwencji niż tylko takim, którym jesteśmy po prostu zainteresowani. Okej, okay, czyli pomijając nisko póki co efektywność, tak. Oczywiście myślę, że kwestia kilku, max dekady, mm-hmm. kiedy ta efektywność drastycznie wzrośnie i tak naprawdę też pomijając kwestie etyczne, bo no, są to rzeczy, o których trzeba rozmawiać, to czy jesteśmy w stanie tak naprawdę w pewnym sensie wszędzie wprowadzać zmiany, poprawki, a może nawet i nowe geny? No i pytanie właśnie zarówno u płodów, jak i u dorosłych ludzi, czy mm-hmm. tylko mówimy tutaj o właśnie tym momencie przed narodzinami? Mm-hmm. Tak jeszcze doprecyzowując, i pytanie brzmi, w jaki sposób to tak naprawdę możemy zrobić? To znaczy, jesteśmy w stanie zrozumieć pewnie i słuchacze też rozumieją, że jesteśmy w stanie edytować no te geny, ale w jaki sposób? Nie wiem, dostaje się zastrzyk, czy, a jeżeli tak, to co jest w tym zastrzyku, czy może, nie wiem, jest to związane z jakimś innym mechanizmem? Czyli zaczynając już tutaj od zarodka, cała rzecz polega, czyli są różne podejścia, ale takie chyba mi się wydaje jedne z pierwszych, to było otrzymanie oczywiście zygoty. No i następnie po prostu trzeba było tam podać komponenty systemu CRISPR-Cas9, tak? I było to robione na kilka sposobów, czyli elektroporacja, czyli po prostu tworzenie takich porów, przez które oczywiście te komponenty systemu wnikały do komórki. Oprócz tego innym to jest po prostu iniekcja, czyli jakby wstrzyknięcie ich do tej właśnie komórki. I tutaj bardzo trudno jest to zrobić, ponieważ ciężko jakby wprowadzić te komponenty systemu na takim etapie, kiedy ten zarodek jeszcze nie dzieli się bardzo mocno, ponieważ te podziały często po prostu i wprowadzanie tego systemu prowadzą do powstania na przykład mozaiki genetycznej, albo co wiąże się w przypadku występowania różnych genotypów w naszym organizmie w kontekście chromosomów różnych kariotypów w naszym organizmie. I to było coś, co często właśnie się pojawiało i co niestety było bardzo trudne do zrobienia. W kolejnym etapie też problem stanowi naprawa DNA, ponieważ nie jest poznana do końca oczywiście na tak wczesnym etapie rozwoju zarodka. Dlatego idąc tutaj już, wracając do Waszego pytania, czy jesteśmy w stanie wstawić tam dosłownie wszystko. No i tutaj jest po prostu ten problem, że do końca nie znamy właśnie tych mechanizmów tych naprawczych, które występują w tych właśnie w tych zygotach bardzo, na bardzo początkowym stadium. I na przykład to też jest taka nowa informacja, raczej to jest taka trochę informacja z pracy przeglądowej Jennifer Doudna, w której właśnie ona podkreśla, że było właśnie taka konferencja, na której poświęcona właśnie edycji zarodków. No i jedni właśnie z tych naukowców upierali się, że dana jakaś tam modyfikacja została po prostu wprowadzona przez naprawę homologiczną, a drugi z nich mówił, że absolutnie, bo na tym etapie nie jesteśmy w stanie mieć w podobnym miejscu dwóch chromatyd siostrzanych. No właśnie, więc to już świadczy o tym, że bardzo mało są poznane te mechanizmy naprawy DNA na etapie właśnie zarodka, ale oprócz tego, jeżeli chodzi o modyfikacje, to tam już w ogóle jest problem, ponieważ nawet z badań tego naukowca z Chin, który właśnie zmodyfikował te zarodki, to właśnie modyfikacje były rzędu kilku procent, czyli to nie było tak efektywne, no nie? Ale fakt faktem, no, jeżeli poznamy to do końca te właśnie mechanizmy naprawy DNA, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić wiele, bo z tego, co wiem, co on zrobił, to on po prostu spowodował delecję w genie CCR5, no nie? Więc no, jeżeli chcielibyśmy wstawiać jakieś geny, które są dosyć długie, no nie? Musielibyśmy wprowadzać długie matryce donorowe, no to jest faktycznie jeszcze
jeszcze ciężkie do zrobienia, ale myślę, że możliwe. Okej, okay, czyli... A jeżeli chodzi, wracając jeszcze do modyfikacji oczywiście tutaj komórek ludzkich i w ogóle organizmu. Tak, tak? Dorosłych. No właśnie, to jest chyba największe. Jak to zrobić? Ja kiedyś sobie właśnie myślałam, że fajnie by było, bo takie kompleksy RNP, które stosujemy, czyli kompleks RNP to jest białko Cas9 i te nasze RNA, są bardzo stabilne w temperaturze 37 stopni Celsjusza, no nie? To idealnie. No idealnie, 36 i czyleś w naszym organizmie. No tylko problem polega na tym, jak to zrobić, żeby uniknąć, w sensie, żeby nasz układ odpornościowy się tym nie zajął, no nie? Bo myślę, że pierwsze co, jakbyśmy wprowadzili te kompleksy, nie wiem, do krwiobiegu, to monocyty by się tym zajęły. Ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o potencjalne terapie, to myślę się tutaj o AAV-ach, czyli o po prostu takich wirusach, które możemy po prostu wpakować nasze białko Cas9 oraz właśnie te RNA wielkie, które i to się właśnie teraz znaczy stosuje, jeżeli chodzi o jakieś takie potencjalne właśnie terapie. A inne sposoby to też może być, myślę, że też słyszeliście o różnego rodzaju beta-talasemiach i innych chorobach krwi. To jest dosyć proste do zrobienia, ponieważ pobieramy komórki, właśnie te stem cells, macierzyste, ze szpiku kostnego, właśnie modyfikujemy, czyli naukowcy je modyfikują i następnie dalej są oczywiście wprowadzane do organizmu pacjenta. No i po jakimś tam oczywiście czasie ta pula komórek zmodyfikowanych no, będzie stanowiła tą większość, tak? Więc można powiedzieć, że są to takie już badania kliniczne, chyba jest to pierwsza i druga faza, no nie? Więc no, myślę, że to ma duży potencjał. Jeżeli chodzi o wprowadzanie tego do różnych komórek w naszym organizmie, to jest też ciężkie do wykonania ze względu na efektywność tego systemu, a z drugiej strony w jakichś tam obszarach bardzo wiele tych komórek musiało być jednocześnie jakby transdukowanym tym wirusem. To też jest właśnie ciężkie do osiągnięcia, ale powoli jest to, przeprowadza się takie badania. Więc to są, myślę, że takie drogi, które możemy zrobić. Oprócz tego słyszałam jeszcze o jakichś nanocząsteczkach, ale z tego to jest jakiś bardzo taki świeży temat, jeżeli chodzi o edycję genomu. Okej, okay, czyli technologia jest niezła. Mamy jeszcze problem z efektywnością, ale wiadomo, że z tym popracujemy. Jeszcze pewnie troszkę przed nami. Ale zastanawiam się, okej, okay, będziemy naprawiać różnego typu choroby, ewentualnie to już jest też kwestia spraw etycznych, będziemy na przykład w dzieciach nienarodzonych naprawiać na przykład zespół Downa, usuwając ten nadprogramowy, niepotrzebny chromosom. Ale zastanawiam się nad tym takim, troszkę pójdźmy dalej. Oczywiście znamy, większość z nas, filmy Marvela, gdzie pojawiają się superbohaterowie. Oczywiście mówimy o tych superbohaterach, nazwijmy to takich bliższych ludziom, czyli po prostu troszkę takich lepszych ludziach, ale gdzieś tam w pewnym sensie osiągalnych. Na przykład taki Kapitan Ameryka. I zastanawiam się, czy jest możliwe, że właśnie będziemy wprowadzali jakieś geny, jakieś modyfikacje, które na przykład spowodują, że po kilku takich, nazwijmy to, terapiach po prostu przyrosną nam mięśnie bez niepotrzebnych godzin na siłowniach. Myślę, że wracając tutaj do kontekstu oczywiście zarodków, znaczy problem polega na tym, że w naszym ogólnie organizmie cechy są determinowane przez wiele genów, no nie? Więc na razie system CRISPR-Cas9 jest rozpatrywany jako potencjalne narzędzie do badania różnego rodzaju chorób bądź modyfikacji monogenowych, no nie? Czyli w jednym po prostu genie. Więc ciężko byłoby tak zmodyfikować ten genom, żeby jednocześnie w kilku po prostu genach wprowadzić pożądane przez nas modyfikacje. No, w warunkach takich, myślę, laboratoryjnych, jeżeli pracujemy na prostych komórkach, to jest trudne, a co dopiero jeżeli mielibyśmy przerzucić się na organizm żywy, tak? Ale też nie wiemy do końca, jakie geny, sekwencje są odpowiedzialne za takie nadludzkie moce, tak? Więc to jest chyba takie najcięższe. No, mamy jedno białko, nazywa się miostatyna, to jest białko, które de facto hamuje nam zbytni przyrost mięśni. Więc wyłączając to, automatycznie te mięśnie przerastają bardziej niż standardowego człowieka. Więc czy właśnie gdybyśmy na przykład to wyłączyli, to nagle byśmy nie zrobili się napakowani? Może, a z drugiej strony jakbyśmy zastosowali jakieś zmodyfikowane komórki pluripotencjalne, które mogłyby być zmodyfikowane odpowiednio, a potem byśmy je wszczepili w odpowiednie miejsce i zamieniłyby się w rodzaj takich komórek, które chcemy. Kto wie?
Widzicie, czyli jest szansa na przypakowanie bez charówki na siłowni. Ja tam wierzę w bardziej ten system Popeye, czyli jedzenie szpinaku, to też jest na pewno dobra metoda na przyrost mięśni. Pozostaje jedno pytanie tak naprawdę, które gdzieś pewnie od samego początku zabawy w takiego małego boga się pojawia, a mianowicie kwestie etyczne. Kwestie etyczne, ponieważ wiemy, że wprowadzanie zmian to tak naprawdę modyfikowanie natury ludzkiej. Mimo tego, że często jest to w dobrym celu, już jeżeli byśmy zaczęli to wprowadzać w życiu płodowym, to tak naprawdę bawilibyśmy się w Boga. No, prawo nie nadąża często za naszą taką technologią, którą mamy, i są problemy po prostu moralne i etyczne. Mamy także jakieś doniesienia, chociażby o tym, którym wspomniałaś, w Chinach, gdzie już były badania prowadzone na zarodkach ludzkich. Mhm. Czyli naukowcy tam odważyli się podjąć taką próbę zrobienia czegoś na organizmie ludzkim. No i właśnie weszły te kwestie moralne. Jak świat się do nich odnosi i jak z prawdopodobieństwem w tej kwestii, to znaczy, czy myślisz, że jest już jakiś nurt obrany, czy uważasz, że to stanie się tak naprawdę, no nazwijmy to, komercyjnie dostępne, czy jednak będziemy wzbraniali się od tego? No i jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? Edycja zarodków nie zaczęła się akurat od tego profesora z Chin. Są nawet takie laboratoria, jedno, o którym wiem, jest w Nowym Jorku, w którym oczywiście są modyfikowane zarodki ludzkie. Tylko rzecz polega po prostu na tym, że one nie są, jakby ta cała procedura in vitro jakby nie ma miejsca, czyli nie są po prostu jakby, jak to tak ładnie rzecz, jak to się nazywa, jak to ginekolodzy nazywają, takie ładne stwierdzenie, że nie jest to zagnieżdżenie. No właśnie, to jeszcze było jedne fajniejsze, w jamie właśnie macicy, dlatego po prostu te badania ogólnie na zarodkach są prowadzone, tylko zarodki są różne, czyli na przykład są to zarodki, które nie miałyby szansy przeżyć, tak, no i wtedy po prostu są na przykład prowadzone na nich badania, ale jeżeli chodzi o cały ten kontekst, to po tym jak właśnie świat obiegły i media, właśnie ta informacja, że powstały pierwsze zmodyfikowane dzieci, wtedy została zwołana taka właśnie konferencja z takimi guru na czele, jak właśnie profesor Jennifer Doudna, w której właśnie naukowcy ustalili, że nie wzbraniają edycji zarodków, czyli to może być prowadzone, tylko te zarodki jakby nie mogą być, jakby nie mogą, że z tego powstać ciąża, no nie? Więc to jest też zupełnie innego, tak samo przyzwolili i że muszą być na to po prostu przeznaczane środki finansowe, żeby te dalsze badania prowadzić. I dalej kolejna rzecz, czyli jeżeli w przyszłości będziemy chcieli modyfikować te, jakby prowadzić do takich ciąż, które powstaną z zarodków właśnie zmodyfikowanych genetycznie, to właśnie musi być uzasadnienie medyczne, w ogóle kliniczne oraz etyczne w tym wszystkim, jeżeli w ogóle będzie taka możliwość. Mhm, dziękuję. To myślę, że dość dużo wyjaśnia w kwestii takiej moralnej, i wiemy dzięki tobie, że jesteśmy dość dalecy jeszcze od tego, żeby podjąć takie kroki implantacji. Zdążyłem tak, sprawdzić. Tak, implantacji zarodków w macicy. W ogóle też mam wrażenie, że etyka etyką, ale świat i tak będzie szedł do przodu i właśnie przykład Chin pokazuje, że oni i tak będą robili te badania, i tak będą doprowadzali do tego i osiągną to, co nazwijmy to światowi zachodniemu, cywilizacji zachodniej, właśnie troszkę przez gardło jeszcze nie chce przejść. I mamy też nie tylko właśnie tutaj pracę nad zarodkami ludzkimi, ale także pamiętam sprzed roku czy dwóch, chyba tutaj ktoś nie odrobił lekcji z Planety Małp, gdzie właśnie wprowadzali białko MCPH, które występuje w mózgu ludzkim, wprowadzane do mózgu szympansiego, i de facto te małpy stały się inteligentniejsze niż średnia taka inteligentna, średnia inteligencja małpy, więc mam wrażenie, że takie rzeczy będą się działy, będziemy się poprawiać, czy tego chcemy, czy nie, czy świat zachodni tego chce, czy nie. Więc pytanie tylko właśnie, kiedy do tego się wszyscy dostosujemy i kiedy tak naprawdę powiemy sobie nie, tak naprawdę, jak daleko możemy w tym kontekście zajść. I na sam koniec chciałbym zadać Ci pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom, czyli właśnie z Twojej dziedziny nauki taki fake news, który ostatnio słyszałaś i bardzo Cię dopadł.
Fake news? Ojejku. Niestety nie znam żadnych fake newsów dotyczących jakby takich nowych fake newsów, które dotyczą jakby mojej dziedziny, więc no niestety. Rozumiem. To dobrze świadczy, to znaczy, że media już się dostosowały do tego i ludzie nie próbują tworzyć swoich teorii spiskowych na jakieś tematy. Chociaż ja myślę, że gdzieś tam w garażu próbują zrobić jakiś X-Menów. Tak więc pozdrawiamy wszystkich reptilian. Dziękujemy Ci serdecznie bardzo. Rozmowę. Było naprawdę wartościowa to była rozmowa. Było dużo informacji, ale w przystępny sposób. Tak więc mam nadzieję, że zainteresujemy naszych słuchaczy. A więc dziękujemy Wam i do usłyszenia.